Żyjmy coraz lepiej po raz 706. Psycholog prawdy ci powie ten tytuł odcinka. No właśnie nie wiem, czy zawsze psycholog powie ci prawdę. Momentami nawet zastanawiam się nad tym, czy... Tak, mówię to zupełnie poważnie. Czy przyznawać się do tego, że jestem psychologiem? Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, we wtorek. Z tej strony Iwona Majewska-Białka, wasz psycholog. No właśnie, wasz psycholog. Ten odcinek powstaje znowu pod wpływem zdarzeń, pod wpływem sytuacji, które się dzieją gdzieś w moim życiu, ale też z takiego budzącego się we mnie bardzo często przekonania, no przekonania graniczącego z pewnym buntem, z pewnym brakiem akceptacji nawet pewnych rzeczy, które widzę i które się dzieją. Psycholog prawdy ci powie ten tytuł odcinka. No właśnie nie wiem, czy zawsze psycholog powie ci prawdę. Momentami nawet zastanawiam się nad tym, czy... Tak, mówię to zupełnie poważnie. Czy przyznawać się do tego, że jestem psychologiem? Dlatego, że daje się temu zawodowi często taką rangę, no jakby czegoś nadzwyczajnego. Wydaje się, że ludzie, którzy studiowali psychologię, którzy skończyli ten wydział, no sami nie mają w swoim życiu kłopotów, sami znakomicie wiedzą, jak sobie radzić, sami wiedzą, w jaki sposób postępować, aby żyć lepiej. No niekoniecznie, dlatego że wciąż psychologia jest nauczana w taki sposób, aby przede wszystkim koncentrować się na tych problemach, które zostały no wręcz skatalogowane, na problemach, które zostały nazwane, zaetykietowane i są specjalne jakby metody nawet prowadzenia terapii, czyli pomagania ludziom wyjścia z tych rzeczy. I zadziwiające jest to, że teraz właściwie z każdą jakąś rzeczą w życiu idzie się do psychoterapeuty czy do psychologa, aby o tym porozmawiać. A często tenże psycholog czy psychoterapeuta ma dokładnie takie same wyzwania życiowe, a często bywa, że większe. To tak jakbyśmy sądzili, że lekarz nie będzie chorował albo że będzie prowadził idealnie słuszny pod względem fizjologicznym żywot. Nie jest tak. Ja pamiętam, dawno temu jechałam kiedyś na zajęcia na Wydział Psychologii, który w Warszawie był i chyba jest ciągle przy stawkach, taksówką. I pan taksówkarz mówi, znaczy mówię, że tutaj właśnie ten adres, a mówi, to tam jest psychologia, instytut, znaczy nie mówił nawet instytut, tylko psychologia. No ja mówię tak, a co pani jest psychologiem? I ja mówię, że nie, studiuję psychologię dopiero. O, to ja teraz muszę uważać, co ja mówię, a tak żeśmy rozmawiali, tyle pani powiedziałem. Tak jakby psycholog mógł prześwietlić kogokolwiek tylko dlatego, że tyle mu powiedział i tak dalej. No dużo jest takiego nieporozumienia w związku z psychologią i w związku z byciem psychologiem, a także w związku z byciem psychoterapeutą. Psychologowie są różni.
psycholożki, jak to się teraz mówi, choć ja się jakoś tak nie mogę w tę psycholożkę wcielić, są różne. Mają swoje problemy, mają swoje wyzwania. Z różnego powodu kończyli studia, różnie je skończyli, różną mają wiedzę. Nawet tych wydziałów psychologii w tej chwili jest bardzo dużo. Kiedyś było ich tylko kilka, cztery chyba w całej Polsce. Natomiast ludzie są różni. Nie wszyscy są jednakowo przygotowani nawet do tego, żeby wykonywać ten zawód. Dlaczego to mówię? Mówię to po to, żeby być ostrożnym i żeby słuchać swojego serca i sprawdzać, czy rzeczywiście serca, nie umysłu, i sprawdzać, czy rzeczywiście te podpowiedzi, te rozwiązania, jakie czasami dostajemy w wyniku takiej rozmowy, w wyniku takiego spotkania, czy naprawdę nam służą. Zdarza mi się słyszeć, że po wizycie u psychologa ludzie dostają zalecenia, aby, no może nie zerwać, ale aby ograniczyć kontakt z rodziną, z matką czasami, ponieważ no, była ona przyczyną, nie wiem, zdaniem prawdopodobnie osoby, która prowadziła tę rozmowę, przyczyną jakichś wyzwań, jakichś problemów, tutaj słowo problem pasuje, tej osoby, która zgłosiła się do psychologa. Znałam taką jedną mamę. Znałam wspaniałą matkę, dzielną, oddaną, wychowującą swoje dzieci najpierw z mężem tyranem, a potem już samotnie. Mieszkałyśmy w tej samej klatce. Wiem, jaką była matką. I wiem, że takie właśnie zalecenie dostała od psychologa jej córka, żeby nie spotykać się z matką. Nie spotykać się z matką wtedy, kiedy przyjeżdżała, bo mieszkała w Wielkiej Brytanii, kiedy przyjeżdżała do Polski, kiedy przyjeżdżała z wizytą, później nawet ze swoim synkiem, miała nie przychodzić do swojej mamy. I mama bardzo cierpiała. Nie wiem, co takiego stało się, że tak uznał ten psycholog. Ale to nie była jedyna sytuacja. Co najmniej dwie sytuacje wśród moich klientów były takie, żeby właśnie ograniczyć ten kontakt, żeby się nie spotykać z tymi rodzicami. Nie są to dobre wskazówki, nie są to dobre rady czy zalecenia wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobami, które nie są potworami, które nie zrobiły naprawdę krzywdy swoim dzieciom i dalej nie robią. No, pojęcie toksyczni rodzice, toksyczna matka, do którego zresztą to pojęcia odniosę się jeszcze specjalnie w jakimś odcinku, właściwie pozwala na to, żeby nazywając w ten sposób rodziców, czy nazywając w ten swoją matkę, zamknąć sprawę, zamknąć dyskusję. Matka jest toksyczna i już. I w związku z tym nie będę się z nią kontaktować. Jeśli chcemy rozwijać się duchowo, jeżeli chcemy żyć w sposób, który poszerza naszą duszę, poszerza naszą psychikę, psychę, czyli to jest przecież bliskie psychologii, to nie na uciekaniu od osób, czy od problemów, czy od czegokolwiek w życiu, musi to nasze życie polegać, tylko na znalezieniu w sobie siły i miłości do tego, aby wzrosnąć, aby w jakiś sposób sobie z tym poradzić, żeby mieć do tego taki stosunek, który powoduje, że nie boli, ale jednocześnie, że nie ma tam niechęci, że nie ma tam chęci odwetu, że nie ma tam, wciąż mówię o tej duszy i o tym wnętrzu, że nie ma tam żadnych emocji, które byłyby negatywne. Od żadnej z tych osób, które mówiły mi o tym, aby odciąć się właśnie od rodziny, nie usłyszałam, aby tym osobom wybaczyć.
nie było takiej rady, nie było takich rozmów, nie było takich ćwiczeń, nie było takiego podejścia do sprawy. Bardzo często psychologowie traktują swoich ludzi jak klientów w tym sensie, choć mówią o nich pacjenci, ale w tym sensie, że interesuje ich dobro tej sprawy, dobro tej osoby, no dobro swoiście pojęte i jakiś komfort, można byłoby powiedzieć, tej osoby z jednej strony, jakby w takim odcięciu od całości życia, a z drugiej strony często też jest tak, że no, mają prawdopodobnie podświadomą jakby ochotę, nie ochotę, tylko podświadomą taką, taki motor podświadomy, który powoduje takie związanie z tym klientem, taki rząd dusz, można powiedzieć. Psychoterapeuta ma siłę, jeśli jest miły, jeśli jest, mówi to swojemu klientowi czy pacjentowi, czego dobrze mu się słucha, kiedy nie stawia przed nim specjalnych wyzwań, to te kilkadziesiąt minut razem spędzone w jakimś sensie nie uzależnia, ale powoduje, że chce się tam przychodzić. I bardzo często zupełnie intuicyjnie w takim kierunku działają takie osoby. Dlatego ostrożnie. Psycholog nie zawsze ci prawdy powie. Słucham ludzi, którzy mówią, że są psychologami, słucham ich wykładów, słucham ich wypowiedzi. I również w wielu momentach moje serce się buntuje i mało tego, buntuje się również moja wiedza przed tym, co mówią. A przecież są psychologami. Psychologia nie jest nauką ścisłą. Nie ma konkretnych znaczeń, konkretnych wyznaczeń. Nie znaczy to, że jeżeli ktoś skończył psychologię, to jest tak samo jak ktoś, kto skończył matematykę, że wie to samo. Są różne dziedziny psychologii, są różne kierunki psychologii, jest różne podejście do tej psychologii. I w związku z tym, można powiedzieć, że na dobrą sprawę każda osoba, z którą się spotykamy, jest nieco inna, jest nieco inaczej, nawet wykształcona, nawet nauczona. Po drugie, psychologia jest nauką intuicyjną w bardzo dużym stopniu. Najwięksi psychologowie, o których się mówi, największe nazwiska, które się zna, to przecież nie były nazwiska, które były efektem wypracowania sobie tej pozycji w toku działania w jakiejś konkretnej wiedzy, tylko to były nazwiska, które powstały z racji intuicyjnego podejścia do psychologii takiego, że okazało się to przynosi duże rezultaty. Psychologia jest nauką intuicyjną. Kontakt psychologa z drugą osobą bardzo mocno polega na intuicji. A żeby mogła ta intuicja dojść do głosu, to potrzebny jest z całą pewnością odpowiedni stan ducha, stan duszy, stan serca tegoż psychologa. Nie wystarczy skończyć studiów. Wszystko zależy w dużym stopniu od tego, jakim się jest człowiekiem. Czy samemu ma się dostęp do swojego serca, do swojej intuicji, dlatego że tak stamtąd płynie wiedza wynikająca z wzajemnej relacji. Łączą się nasze pola energetyczne z tą drugą osobą, nasza świadomość w jakimś sensie łączy się, niezależnie czy jesteśmy blisko siebie, czy jesteśmy siebie daleko. I wszędzie, w tym złączeniu tej energii, w tym złączeniu świadomości, a w tym złączeniu też interesu, powinna przyświecać obu osobom taka chęć wzrastania, chęć rozwoju, chęć godzenia się z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, nie na zasadzie
pogodzenia się z tym, że niech tak sobie będzie, tylko godzenia się w taki sposób, żeby stać się częścią tego, co się dzieje, twórczym takim elementem, który no nie tylko dba tutaj o swoje dobre samopoczucie, o swoje, no cóż, ego. Zachęcam do posłuchania całego wykładu na temat tego, ale też dba o swoją duszę. I tak jak można usłyszeć często od nie psychologów, tylko ludzi uznanych za mędrców, za różnego rodzaju gurów, osoby, które prowadzą czasem naprawdę tysiące ludzi swoją mądrością, często można usłyszeć, że relacja z drugą osobą, która no, nie jest osobą łatwą w naszym życiu, może być relacją bardzo nagradzającą, relacją bardzo rozwijającą i relacją pozwalającą właśnie wyćwiczyć swoje serce i swoją duszę. No, znaczy duszy nie trzeba ćwiczyć, wystarczy, że jej pomożemy wyjść, ale właśnie jakby nauczyć swoje wnętrze, przygotować swoje wnętrze do tego, żeby z tych kontaktów wynosiło tylko dobre rzeczy. Oczywiście są sprawy wyjątkowe, są sprawy, które kwalifikują się już nawet nie tylko do psychoterapii, ale często do wsparcia psychiatrycznego, albo też są wyjątkowe sytuacje w życiu ludzi, kiedy z całą pewnością trzeba po prostu pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to wyjść z jakiejś relacji. Ale to są sytuacje, gdzie wiadomo, że tak jest. Natomiast toksyczni rodzice, toksyczne matki, toksyczne związki czasami wcale nie są takie toksyczne, jak się wydaje, z powodu tej drugiej osoby, tylko z powodu reakcji, sposobu podejścia i sposobu nieumiejętnego zagospodarowania własnego wnętrza, żeby w odpowiedni sobie sposób z tym radzić. A zatem, czy psycholog powie ci prawdę? No nie zawsze ci psycholog powie prawdę, tak jak nie zawsze powie ci prawdę lekarz, nie zawsze mechanik samochodowy odkryje to, co dzieje się w samochodzie. A tutaj mamy do czynienia z jeszcze bardziej subtelnym materiałem, z psychiką człowieka, z jego duszą, z tym wszystkim, co w czym jest i z tym wszystkim, w czym się łączy. Słuchajcie swojego serca, ale słuchajcie swojego serca, nie swoich emocji, nie tego, czy jest nam dobrze, tylko tego, czy co mówi nam nasze serce, czy w tę stronę chcemy iść. No i w ogóle, zanim pójdzie się do psychologa, to warto się zastanowić, czy to już jest ten czas, czy to już jest ten moment, żeby korzystać z tej pomocy, bo naprawdę wiele rzeczy można samemu ogarnąć. No i wtedy, co tu dużo mówić, to jest, wartość tego jest większa. Ja przyznaję, że w swoim życiu jako młoda dziewczyna poszłam do psychologa, bardzo młoda dziewczyna. Można było mnie jeszcze właściwie zakwalifikować jako dziecko, ale nigdy potem nie chodziłam do psychologa. Natomiast poradziłam sobie ani na psychoterapię. Natomiast poradziłam sobie znakomicie sama ze wszystkimi swoimi wyzwaniami, których było naprawdę bardzo dużo, na zasadzie kontaktu samej ze sobą, na zasadzie czytania, na zasadzie rozumienia i przede wszystkim na zasadzie budowania poczucia własnej wartości i odnawiania serca, przygotowywania serca do tego, abym była w stanie przyjąć miłość. Miłość wszechświata, miłość Boga i w oparciu o tę miłość budować potem siebie i swoje relacje. A zatem zachęcam bardzo do tego, żeby spróbować, zanim zdecydujemy się na takie kontakty z psychologiem, no właśnie takiego,
takiej introspekcji, takiego wyjrzenia w siebie i zajęcia się tym, co tam na to zajęcie się czeka. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.